Dzień dobry, wieczór. No i widzimy się w grze Archway. No i cóż, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, powiem wam szczerze, zrobiłem bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, mamy drewnianą koszulkę, zapełniłem bank i uzbieram jeszcze więcej, więc no, jej. A po trzecie, jeszcze parę innych kwestii, ale o tym za chwilę. Najpierw jednak, witaj maluchu, tak, jesteś po to, by się gapić i wykupimy sobie dwie bardzo fajne rzeczy. Miejsce na odznakę numer 1 oraz przede wszystkim miejsce na odznakę numer 2. No, teraz mając taką ilość, można w sumie na tym zaprzestać, albo kupić coś jeszcze. I osobiście preferowałbym kupić na obecny moment broszkę szafirową. Tu jest ciekawe, można kupić więcej. Ten skupowanie większej ilości broszek szafirowych. A, dobra, już znikło z listy. Ale tak. Po prostu tak. I jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej robić jakieś niewiadome jakie rzeczy, trzeba przygotować parę spraw. Po pierwsze, rozpruwacza dusz, bo tak, najpierw nafarbiłem tego bardzo dużo, więc pora naszą kosałkę, którą spotkaliśmy ostatnio, ulepszyć. Wybiła jeszcze więcej, robiąc takie piękne zamachy. I cóż, teraz podobnie się przygotować. Biorąc szafirową, gwiezdny magnes. Oraz do tego powiedziałbym, że może to i to. Wiecie, tak po prostu. Skoro i tak mam magię przygotowaną. No i wypadałoby jeszcze przygotować sobie oczywiście jakieś porządne bronie. Oraz parę innych rzeczy. Po pierwsze, zamarznięta korona. Coś, co udało mi się wypaść, czym wydropić nawet nie wiem kiedy. Tężny przedmiot. Po drugie, kwiatek. I po trzecie, kostur. Rokomaga. Tak, to są takie super rzeczy, które odkryłem, że są wszechpotężne, więc no. Większe obrażenia, z tym, że większe magiczne. I tak, w takiej konfiguracji, jeszcze testując tylko sobie na szybko tamto, nie trzymając obrażenia, oczywiście. Powiem wam szczerze, czuję, że możemy nawet mierzyć się z wyzwaniami, powiedzmy, no, tej lokacji, czyli... Ale tak, tutaj polamiłem, bo byłem rozproszony i w ogóle, więc mniejsza z tym. Wezmę tylko, że może niepotrzebne rzeczy. I tak, w tym oto momencie, z tym sumieniem jestem w stanie powiedzieć, że jest czas spróbować swoich sił przeciwko bossom. Tym, którzy ostatnio na mnie niestety udowodnili, że zaczynając może od tego gluta. Jeśli nie mylę, chyba tylko gluta. Dobra, jest jeszcze wąż, zapomniałem o wążu. Dobra, więc spróbujemy raz z wążem, raz z glutem. Uda się, to będzie fajnie, nie uda się, to trudno. A póki co... Pada glut, ścieka się. I gdybym wziął inne rzeczy, to może tą kosą by było łatwo go pokonać, ale tak, to niestety... Niestety kosa odpada. Więc musimy wybrać jedną z innych rzeczy. Możemy albo tą różdżkę kwiatową, która daje w sumie obrażenia. Zarówno od... jak i palenia, albo właśnie kostur krokomaga, który osobiście preferuję, gdyż może nie wie tak bardzo, ale ma serię pocisków, które moim zdaniem są naprowadzane, ile w tym prawdy nie wiem, i jednak zdecydowanie jest potężny, jest na ulicy tutaj. Gdyby się tylko unikać, byłoby lepiej. Ale niestety nie potrafię, więc tak wyjdzie jak zwykle, że zginiemy. No i może po prostu jeszcze nie jestem gotowy na to wszystko. No. Też mamy sporego pecha, bo mimo tego, że strzelamy bronią magiczną, ani jedna gwiazdka z tego dziada nie chciała wypaść. Zwiastując tym samym naszą śmierć. Więc już flankę szlam, połowa paska życia. Jednak fail. Więc teraz pora zobaczyć, co powie o tym. To był jakiś tam wąż. Nawet nie pamiętam teraz konkretnego tytułu. Czy wąż poradzi sobie z rudą zagłady i kostrą krokomaga, czy jednak nie? Oczywiście wykorzystam exploita, czyli tabaga. Pozbędę się kwiatków przed walką. Nadal nie wiem, które będzie lepsze. Ale tak.
Prawdopodobnie będę się bawił tym, bo są jakieś właśnie te efekty, które... Tak, efekty trochę pomagają. Z drugiej strony tutaj... Dobra, tutaj na jedną aktywację dostajemy 300 obrażeń. Tutaj na jedną... Ciężko powiedzieć, bo tutaj szybciej strzela. Ale tak, dobra. Skoro kwiatki są wyłączone, to szykujmy się na walkę z wąszem. Zaczynając od testowania tego. I okej, to był wąż dusz. Okej. Soul Snake. Czegoś tak chyba to się musiał nazywać po angielsku. Haczyłem o coś i przez to prawie zginęłem. Ale dobra, spokojnie. Teraz trzeba szybko podbywać się kwiatków. I tak, muszę przyznać, mimo wszystko, wydaje się to potężne. A wiecie, nie ma co się dziwić, 35% bonusu do obrażeń od magii. Plus jeszcze statusy. To jest mocne. Tylko poniekąd może co jest lepsze, jak trzeba unikać takich milionów ucisków. Jak to miało miejsce w sumie w tamtej sytuacji. No i dobra, walczymy z wąszem jeszcze raz. Pukając o to, żeby się udało. No i cóż, jak widać, lepsze wyposażenie robi swoje. Trzeba się lepiej przygotować, trochę pofarmić. Już od razu jest... Raz lepiej. Dobra, gwiazdki nadal nie widziałem żadnej, więc obstawiam, że nadal żadna się nie pojawiła. Które tam się pojawiają wokół tego kwiatka, kiedy ja go mam zniszczyć. Okej. Okay. Nie muszę się aż tak śpieszyć z tym. Mogę spokojnie łyknąć miksturki. Jestem ostrożny. I... Dobra. Też jest namierzanie, więc to albo jest kwestia tego, że pociski magiczne są namierzane same z siebie, albo po prostu tak mnie się wydaje, to po prostu jest namierzanie, a w rzeczywistości go nie ma. Ale dobra, mniejsze. Mamy te gwiazdki, tylko nawet nie widzę, kiedy je podnoszę, jak się okazuje. A to wina tylko, że mam ten magnes cały. I tak, i wąż. Zobaczymy, jak pójdzie. To znaczy, że pewnie jeszcze raz się kwiatki uruchomią i się nie uda. A nie, dobra, jednak się udało. Więc no fajnie, przyjemnie. I nie ukryłoby mnie spodziewanie dosyć. Dostaliśmy sukces. Pół serduszka. Jej. Oraz niebieski lotos. Przeciwnicy puszczają więcej magicznych odłamków. Jeśli się nie mylę, to chyba magiczne odłamki to są właśnie te gwiazdki, więc będziemy mogli tam zaraz zobaczyć. To... Okej. Wybór kolejny. Ta kosa też jest mocna, tylko przydałoby się wyposażenie pod tą kosę. I trochę ostrożniejsze granie niż to, co ja robię. I tak, przy okazji widziałem też tego wroga, który tu puścił serduszko, więc no. I dobra. Co ciekawe, jeszcze tu nigdy nie zaglądałem. To jest trochę poniekąd głupotą, patrząc na to, że miałem tu dostęp już od dawna. Ale dobra. Mniejsza z tym. Po prostu idźmy, zobaczmy, co się tu skrywa. Nawet z tym. O! Nasilenia się! Milionów ucisków, spróbujmy tutaj nie zginąć. To w sumie aż tak ciężkie by nie było, gdybym... Oj, tylko zwrócił uwagę na to, że jest tutaj ten krokodyl. A tak to w głupi sposób padło, ale dobra. Najważniejsze, że mam wąsza za sobą. Więc teraz mogę sprawdzić już wszystko. Że tak trochę sobie zasyczę jak wąż. W sumie są dwa miejsca, których jeszcze nie zwiedziłem do końca. Albo na których umarłem, nie wiem, czy jest bardziej prawdopodobne. Chyba. Jemy tutaj trochę, potrzebujemy obrażenia niepotrzebnie, oczywiście, jak to mam w zwyczaju. A jak już będę rozgrzany, to będziemy mogli porządnie sobie walczyć ze światem przedstawionym w ogóle. Ciekawe, mam już taką wysoką odporność, że większość tych ataków bije mi jeden. To zaczynają się wyjątki, które biją więcej, ale... Oczywiście chciałbym ich nie testować. Chociaż oczywiście, no, ja szukuję, zawsze będę je testował, bo jestem taką lamą, że nie potrafię. Unikanie pocisków. No dobra. Postać mi też zginęłem z tego, co... Ale co dziwić, takiego bólu chyba ciężko nie dostać obrażeń. Zresztą, no, dosłownie jest tych 20 rzeczy, które z pamięć pociskałem, także żaden unik na pierwszy rzut oka nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. A potem jeszcze do tego dochodzi aspekt. Jeszcze inni wrogowie na ciebie szarżują, jakieś inne efekty.
A. Nawet jeśli zginę, to się nie dziwię. W szczególności przy moim poziomie nie ogarnę. Jednak z perspektywy, powiedzmy, kogoś, kto ogarnia takie gry, jest w tym dobry, to raczej to jest po prostu powód do wstydu. Samo ginięcie na tym glucie całym, czy co tam jest. Dobra, jak jeszcze przy tym jesteśmy, czyli zwiedzamy sobie tak na końcu takie lokacyjki, które mi wcześniej sprawiały jakieś problemy czy coś, to w sumie warto też byłoby się zastanowić nad tym, co dalej z tym wszystkim. Wiecie, mam takie póki co magiczne rzeczy, z czasem wykupię też takie fizyczne i na inne rodzaje, ale co mi po tym tak naprawdę, jeśli nie wiem tak naprawdę dalej, w którą ścieżkę chcę iść tak w 100%. I owszem, no mogę farmić wszystkie ścieżki naraz. Tylko, czy to ma sens? Wiecie, na razie okej, jeszcze ceny są wysokie, ale znośne, patrząc na to, że mam jakieś tam wyrobione sobie ścieżkę do farmienia. Ale no, jak tylko dojdą ceny wyższe niż te, powiedzmy nawet te 750, no co? Wydaje mi się, że w końcu będziemy zmuszeni się wyspecjalizować w jednej rzeczy. Co w moim przypadku, tak jak bardzo jestem zdecydowany, może być. A, teraz spokojnie, musimy wyeliminować pojedynczych wrogów, zanim oni wyeliminują nas. Nie, właśnie o tym mówię, jest tyle pocisków, że nawet, że ja się po prostu w tym głupie. I znowu zginęłem. No niestety. Smutno to. Ale nadal nie dotknął tam. Ej, nie, ja dzisiaj pokazuję za dużo tej lamy. Oj. Ale tak, to po prostu pokazuje właśnie o tym, to o czym mówię, że właśnie nie ogarnię, nie potrafię i się gubię w bullet hellach. Aj, co przekłada się też na to, że w sumie nawet jakbym miał grać w jakieś bardziej typowo bullet hellowe, co raczej to będzie mi szło fatalnie. Chociaż z drugiej strony, co wydaje mi się, że nie zawsze tak jest. To jest tylko kwestia wyuczenia się, przyzwyczajenia i robienia w sobie nawyków i innych takich rzeczy. Po prostu mówiąc, to przykładowo taki Enter the Gungeon kiedyś mi dobrze szedł. Jeszcze regularnie w niego się zagrywałem, czy to samemu, czy to z siostrą, na PS4, która teraz leży w sumie w kącie zakurzona, nie używana od dawna. I dobra, teraz jest. Teraz zobaczmy, czy może nie lepszym podejściem byłoby właśnie takie próbować swoich sił z tą kosą, która bije mocno, ale rzadko. Tak, wydaje mi się, że czasem takie podejście na Rambo z czymś, co bije raz na ruski rok, ale za milion obrażeń to jest dobre. Okej, udało się. Mamy to. Więc tak, teraz kiedy to wszystko jest ogarnięte, to chyba no, nie pozostało nic więcej, jak tylko cieszyć się ze zwiedzenia lokacji na, nie powiedziałbym 100, ale niech będzie 99%. I dalej ruszamy w świat z naszym wyposażeniem, takim, jakie mamy. Eksplorując, tak konkretnie mówiąc, coś, co zaczęliśmy ostatnio, nie skończyliśmy, czyli tutaj. Zaczynając od pójścia do potencjalnie kolejnego miasta. Po czym, jak już to zrobimy, to później się zobaczy. Piony wredne, ale mało biją, przynajmniej. Tutaj żółwie też wredne, ale też mało biją, więc dam radę. I okej. Okay. Mój cel to, żeby nie było podkreślone, w głównej mierze nadal będzie zwiedzanie wszystkich miejsc, w których mi jeszcze nie było, więc tak. Gdybym mógł wybrać pomiędzy po prostu szarżowaniem do tego miasteczka, łażeniem w kółko, byleby tylko pozwiedzać większą część, to mam nadzieję, że mnie to wybaczycie, ale tak, bieganie w kółeczko. Jednak zwiedzanie takich miejsc, jak się okazuje, jest niezwykle cenne. Patrząc na to, że nawet można znaleźć jakieś bronie, które w innym wypadku by się kupiło, czy bardziej istotne, znaleźć challenge, ulepszenia i w ogóle, które by się przydały. Wiecie, kto wie, no, jakie rzeczy mogą skrywać te takie fania, te całe. O, te z unikaniem pocisków w danych lokacjach. Można zdobędziemy tam coś, co spowoduje, że te kupowanie przypinek czy podobnych rzeczy, proszę się zbędę. Proszę, właśnie o tym mówiłem, wyzwanie. Gdybym pobiegł po prostu do miasta, to teraz tego bym nie miał, a uwielbiam po prostu zbierać takie wzmocnienia. Więc teraz najgorszym muszę się skupić i poradzić sobie z tym wszystkim. Okej. Okay. Zacznij nic ująć, po prostu okej. Okay. Wiecie, no
wyzwanie w porównaniu z tymi niektórymi, które były wcześniej, wydaje się być proste. Na razie oczywiście, bo są trzy sekwencje i pewnie w końcu jakieś takie będzie coś, co powoduje, że... Chaos i ostatecznie zlamie. I tak sromotnie. Chociaż... Jak na razie się nie zapowiada. Oczywiście nie chcę zapeszać się, ale... Tak, to wyzwanie wydaje się być prostsze. O ile nie będę jakoś tak lamił jak teraz, że sobie wbiegam w pocisk, to powinno być ok. Więc ja się teraz przez chwilę skupię, jeśli mi pozwolicie, i spróbuję to po prostu jak najszybciej przejść, zobaczyć, jakie tutaj mamy skarby do zdobycia i... Tak, zrobię lamę. Więc pójść szybko w miejsce, którego muszę to pójść, to biegam jakoś naokoło, wzdłuż pocisków. Największy błąd, który mam pełnić. Mało zaczynam się chyba irytować, patrząc na to, jak oczywiste błędy popełniam. Ale tak, muszę być oazą spokoju, w końcu mi się to uda. Dobra, mamy to. I teraz sekwencja numer 3, która... Wydaje się być jeszcze prostsza niż to, co było przed chwilą. Wydaje się bardziej ułożone niż... Były wcześniej, oczywiście się wybiegał, to tego nigdy nie zaliczam. Tak, ta sekwencja wydaje się nawet poniekąd prostsza niż to, co było przed chwilą. Chyba tutaj rzadziej nawet strzela. Owszem, muszę tego więcej. Bardziej się będą krzyżować te kręgi. Nie zdążyłbym uniknąć, super. Ale tak, wydaje się to być poniekąd prostsze. Chociaż tak, co jest prostsze, co jest trudniejsze, wiem, że to jest kwestia subiektywna. Mniejsza scena. Ja, nie. Ja sobie będę lamił teraz, jakby na przekór swoich słów, że to jest prostsze. Tak, oczywiście. Nie, ale i tak, jest dobrze, nie pobija to mojego rekordu. Chyba to było 2 godziny, jak w jednym wyzwaniu spędziłem. No, nadal jest dobrze. I mamy to? Już? Okej. Nie jest źle, naprawdę. Mam tutaj płonący kołczan, daję szansę na wystrzelenie płonącej strzały. Pewnie jest to tylko do broni dystansowych, ale i tak miło. Jeśli będziemy się bawić w dystansowca znowu, to na pewno skorzystamy. Wracamy do kwiatka, bo wydaje się być tutaj najsensowniejsze. Dopóki mogę precyzyjniej strzelać. Jak trzeba po prostu pewnie, no to... Po prostu jaszczuro, czy co tam było. Helować w odpowiednią stronę, tylko nie, on po prostu sam namierza całkowicie. Kwiatek wydaje mi się, że to, jak mówię, ma jakieś namierzanie, ale delikatne. Śliwka. Ciekawe, ile w ogóle tych śliwek mam jeszcze nieodniesionych, bo w sumie nie ukrywam, nie pamiętam, czy jakąś ostatnio zdobyłem, który nie zaniosłem, czy nie. Ale dobra. Zaraz się tym zajmiemy. Jak już ogarniemy istotniejsze rzeczy, jakim jest właśnie nowe miasto, żeby zwiększyć limit naszego konta bankowego. I ewentualnie zobaczenie kosztów kolejnych akcesoriów. Oraz, co jest jeszcze istotniejsze, to właśnie odnalezienie jakichś nowych, fajnych przedmiocików, jak tutaj na przykład. A jest to kaktusowy kiścień. Nie, po prostu kiścień, kolejny rodzaj broni. Obrażenia przyzwoite. Prędkość nie najwyższa, ale okej, fajne. Jak chce się walczyć wręcz, to zdecydowanie dobre. Kolejna fontanienka, więc jej, super. Wzmocnienie obrony, co to oznacza. Ja przede wszystkim... punkt zapisu i inne takie. Mamy bardzo blisko miasta. Co, jako że świat się tu proceduralnie jakoś generuje, czy tam pseudolosowo. Trochę stracę okazję na fontanienkę, ale... Znaczy, nie będę narzekał, tak. Była na tyle łaskawa, że jedną chociaż w połowie przebiegu dało. Jest. Pozbieramy tylko obsydiana i zobaczymy, co się skrywa właśnie w nowym mieście. Zatoka Korsarzy. O mnie jestem i wykończę. Nie cierpię upałów. Może dowództwo przeniosłoby mnie do świerkowej grani. Ile bym dał... Dała? Żeby się nieco osudzić... Dał. To znaczy jest facet, halo, brodę masz, chociaż dobra. Nie powinienem tak szufladkować, no... Nie wiadomo co jak, gdzie i że... No, ale dobra, nie będę się tylko teraz tutaj wdawał w takie tematy. I ważna sprawa, czy mam jakieś śliwki w zapasie? Dobra, mamy 3 śliwki. Okazuje się jednak, że sporo tego... Zadbam, więc pójdziemy tam zaraz, oddamy, może będzie lepiej. I jej, kolejny bank!
Teraz mamy do 2000. Skalista pustynia. Okej. Okay. Kiedy z powrotem? Masz jakieś pieniądze? Oczywiście, że mam. Niewiele, ale zawsze coś. Taka żaba. Gdybym miała jeszcze skrzela, nurkowałabym w morzu. Myślałem, że można tam znaleźć masę pereł. Nie wiem, czy to jest po prostu forma kobieca, czyli tam żeńska, bo to jest kobieca postać. Czy jednak to jest po prostu błąd tłumaczalniejsza. Witaj, maluchu. Jesteś, aby się gapić na moją kolekcję. Tak, tak, tak. Co tu mamy? Transfuzja. Gniew. Dźwięk zrozumienia przez chwilę pewnie znaczące zwiększenie obrażeń. Złote serca. Wszystkie wyleczenia są silniejsze. Fajne, fajne. Co ty? Oko cyklonu. Użytkownik macha szybciej kiścieniem. Potężne. No dobra, tylko pisecka. To powiem szczerze, nie jest tak źle, bo to przygotujemy i będziemy mieć. Kolejne miejsce sobie przygotować. O! Jakiś dinożar. O, witaj. Chcesz wybrać się na wycieczkę do Rafy na skraju? Mogę cię tam zabrać, jeśli przygotujesz mi pyszny obiad. Mam wyjątkową chrapkę na żywe winorośle. Przynieś mi ich 10, to pomyślimy, co z tą wycieczką. A, żywe winorośle, okej, okay, nie wiem. A ty potrzebujesz czegoś? A, czy mamy tutaj jakieś super ciekawe rzeczy? Chyba nie doszło nic takiego wyjątkowego, z tego co widzę. Ale tak. A nie, dobra, jest serducho za 200. Oczywiście bierzemy połówkę serca. I jeszcze tam potem będziemy musieli zbierać 300. Nie będzie to problemem raczej. Więc też to zrobimy. Jak najprędzej, tylko zanim to muszę zobaczyć, czy kaktusowego kiścienia na coś nie da przerobić, ale chyba nie, więc. Dobra. Nie przejmujmy się tym. Szybko tutaj i. Lecimy. Tak, pięknie. Zwiedzać nowe cośki. Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale mniejsza. Po prostu idziemy na zwiady, nowych biomów, nowych wrogów, nowych materiałów, nowych rzeczy, po prostu na przygodę. Bo najłatwiej to określić. I zdecydowanie kwiatek jest chyba tym ciekawszym. Jeśli mamy swobodę poruszania się po celowania. W innych sytuacjach zdecydowanie szybciej mogę wbijać obrażenia bezpieczniej właśnie. Teraz tutaj kostur mógł być trochę bezpieczniejszym wyborem, ale nie biją mi jakoś szczególnie dużo, więc co, będę się tutaj tak bawił. Bezpieczniejszy, nudny wybór. Metki, teraz dawaj to szybciej mi skałki obsydianowe. Nie wiem, bo co ten obsydian zbieram, chociaż ten życie pewnie nagle się okaże jakiś potrzebny niezwykle do jakiejś dziwnej receptury, której bym wcześniej nie pomyślał, więc... Lepiej po prostu mieć się ze sobą. Dobra, dobra, spokojnie. I swoją drogą ta pustynia. Tak nie wiem, czy wspominam, czy nie. Pewnie nie. Ale przypomina jeszcze bardziej po prostu nuklearnego trona. Tamto po prostu ten pierwszy biom, to jest bardzo podobny do pustyni poniekąd. Włócznia szakala. Mieliśmy jakąś receptę z włóczni szakala, więc... Dobra robota, gro. Dziękuję, będę miał teraz coś do przerobienia. Jak to jeszcze włócznie, jak opowiadałem wcześniej, bardzo lubię włócznie. Też nie tylko włócznie, bo tam chyba nie opowiadałem do końca. Ogólnie lubię finezyjne bronie, albo, co jest bardzo istotne, uwielbiam motyw przywołanej broni. Przywołanej bardziej na kształt czegoś, jak dla znawców D&D występuje w przypadku Pact of Blade. Wyobrażając sobie tą broń nie jako fizyczny obiekt, ale bardziej spektralną broń po prostu. Która wykorzystuje moc użytkownika do swojego działania bardziej niż jego fizyczną siłę czy zwinność. Ale też tak jak to prezentuje, dajmy na to, o, brakuje mi słów teraz, tak jak to prezentuje Spiritual Weapon od kapłana w D&D też jest fajne. Takie motywy też bardzo lubię, ale muszą być dobrze zrobione, a nie tak jak dajmy na to było to w... Jak się tak nazywała, chyba czy teraz tak nie pamiętam. Była jedna gra, gdzie dosłownie no, chyba specjalizacja, bo tam się tak nazywała, klasa postaci, a właśnie ta specjalizacja maga pozwalała na coś tego typu. Tam się machało mieczem jakimś specyficznym tylko. No nie było to najlepiej zrobione, powiedzmy sobie szczerze, więc to jest tego, że fajne było, spektralna broń i w ogóle, ale wykonanie kiepskie. No. A za takie motywy też lubię, ale jeśli chodzi o takie bronie fizyczne bezpośrednio, takie namacalne, jakieś magiczne artefakty czy coś, to chyba moim najulubieńszym rodzajem tylko byłaby włócznia.
Ewentualnie ciężko powiedzieć co innego. Może jakieś tam krótkie ostrza, tylko sztylety też. A poza tym to tak, wydaje mi się, że włóczy najbardziej. Nie, bo to nie oznacza, że nie lubię innych, jak już mówię. No i ogólnie lubię mnóstwo różnych broni, ale... Tak naprawdę ktoś by mnie pytał najulubieńszą, czy jakąś taką ulubioną, tak dalej, co pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są włócznie, halabardy i inne tego typu drzewce. Łomyk, z którego nic nie dropi. Oprócz szkielety, rzeczywiście, z którego też nic nie dropi. Ale o tym tu nie wspominałem wcześniej. A mogłem, chociaż coś na pewno nic nie dropi, może jednak coś dropi z tych wszystkich dziadostw. A, jednak nie. Więc, no. Zbieramy po prostu obsydiany, póki pamiętam o takich rzeczach. I lecimy, zanim będziemy martwi. I zaraz kolejny znak zapytania, więc albo kolejny przedmiot jakiś, który może okazać się przydatny mniej lub bardziej. Albo coś, na co bardziej liczę, rzecz jasna, czyli wyzwanie. Byleby to tylko nie było obrażenia od bomb. Wiecie, jeśli chodzi o te bomby, to ja o nich zapominam. Śmierć. Bomby to tak trochę średniawo z tym wszystkim. Ale niestety obstawiam, że największa szansa na bomby. Nie, dobra, kapliczka lecznicza. Więc super. Teraz tak, skoro to mamy już punkty widzenia, to jak mówię, chcę wszystko dokładniej przeszukiwać, żeby potem nie było niejasności u jakichś kolejnych przyczyn, którego nie do końca znam. I jako, że jest taki chaos i nie do końca wiem, jak sobie z tym radzić, bezpieczniej chyba będzie użyć, jak mówiłem, czegoś, co ma mocno namierzone pociski, niż męczyć się z celowaniem. Trzymając przy tym może większe obrażenia, więc to, że i tak dostałem masę obrażeń przez swoją własną głupotę. Dobra, znowu to jest ten taki słoneczny, taki słonecznik. Nie wiem, czemu słoneczny to powiedziałem. Ja mam na myśli słońca, powiedziałem słonecznik. Nie, ja jestem dzisiaj lama umysłowa, po prostu. Ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Okej, okay, chyba pokonałem wszystkich. Więc jedyne co tam powiesz. O, którym? No, na nieszczęście moje, zwykli wrogowie, którzy w dalszym ciągu nie dałem żadnych skarbów ani niczego. Smutne to. No, ale niech i tak będzie. Przynajmniej ich pokonamy i nie będę potem miał wyrzutów sumienia, że mnie tam nie było i nie wiem, co tam się skrywa. Jest tu nadal złoto. Pewnie jeszcze jakieś gdzieś grudy obsydiany też są, ale nie będę was okłamywał, nie chcę mi się tego zbierać do końca. Chociaż mówiłem, że pewnie będzie to potrzebne. Więc sam sobie po prostu tylko teraz przeczę. A, okej. Okay. Czyli taki gościu po prostu jakieś tam mroczne pociski nie rzuca. A, bo dobra, nie, to nie są mroczne pociski, on ożywia z powrotem próbki. Okej. Okay. To są nekromanty. Takie trochę... Powiem szczerze, nekromanty w stylu mocno inspirowanym na mój gust Egiptem. I kaktus. Spokojnie, dasz radę, nie stresuj się, Gwiezdny Kluczu, dasz radę. Przy okazji przed sobą widzę już kolejny ten taki jakby loch. Ciesiek. W sumie miejsce, gdzie widzieliśmy na początku, gdzie w ogóle tam bomby dostaliśmy. A co może znaczyć, że w sumie będzie znowu jakieś podejście do zdobycia nowego skilla, więc... Włazimy i zobaczymy. Królewski Grobowiec, dobra. Zlecimy z tym wszystkim. Tak, szkielet łucznik. Może trochę mocniejszy, może nie, ciężko powiedzieć. Pewnie jest zastosowany siłą do tego, co ja teraz mogę. Ale tak, zapowiada się wszystko bardzo podobnie do tego, jak to tam wyglądało. Dobra. Dobra. Zdecydowanie bardzo podobne. Pod wieloma względami. Będę wstępować w tamtą stronę. Włączenie od tej strony przynajmniej. On i leczony przez coś. Chyba tamten go leczył jakoś. Tak, nawet bym to pasował do tego, jak on wygląda, jakiś taki lekarz. Zasną. Musimy tylko krążyć wokół nich. Robić i zaraz powinno być dobrze. Zresztą coś tam lekarza. Zawsze to jest podstawa akurat w takich grach. Tam w sumie najbardziej w grach wieloosobowych, bardziej niż w takich, żeby skupić się zawsze najpierw na uzdrowicielu. Co poniekąd ma
sens, nie ukrywam, chociaż z drugiej strony... Jak on może to powodować, że ludzie nie chcą grać po prostu z uzdrowicielami później? Zawsze wiedzą, że to pierwszy będą atakować czy coś. Albo powoduje to tylko, że uzdrowiciel jest utożsamiany z tankiem poniekąd. Czyli że musi być wytrzymały, mieć dobre uzdrowienie i sposób na to, by się utrzymać. Potem powoduje, że tak, meta jest strasznie taka dywna. Jeśli ktoś odstaje od mety i dajmy na to gra uzdrowicielem w inny sposób, to nagle... No nie potrafię odnieść sukcesu. W sumie nawet nie wiem, czym gadam takie rzeczy. Bo skoro na grach wieloosobowych się aż tak bardzo nie znam. Nie leży w mojej domenie, że tak nazwę. Ale dobra, przy okazji, okej, to nie było fałszywe przejście, tylko najprościej w świecie, co było... O, zrobił skarb. Fajnie, tylko to nie jest zbyt przydatne. Zdecydował, że od miejsca tam będzie można wleźć, okej. Kolejny milion miejsc na klucze, których nie mamy. Miejsca do zwiedzania, do których możemy pójść. Fala wrogów, zapalam wrogów, tak. Standardzik po prostu, nie chcę się zrobić. Na plus, to zdecydowanie tutaj możemy się nieźle obłowić. Dobra, mamy 700 już duszy. No więcej przed nami. Proszę z tym, gdzie idę, jak idę. Okej, dobra, czyli tutaj uczą o podwójnym daszowaniu. Jest sens iść po coś do góry? U kluczyk, więc tak, było warto. Czy kluczyk mam tam? W ogóle kurtka archeologa. Okej. Okay. Tam jeszcze do dołu była też jakaś trasa. A dobra, ten tutaj to było wcześniej. Już myślałem. No to w takim wypadku... Jakbym pozbyć się uzdrowiciela, co chyba najlepiej będzie właśnie zacząć zawsze od kosy, bo tą kosą najłatwiej trafić. Tam gdzie chcę. I w sumie ona też dużo bije, nawet mimo tego, że no, nie mam wzmocnienia dla niej. Jedna jej wada taka, że w sumie bije na bardzo krótki dystans. Co ciekawe, wbrew temu co mam inne broni, tutaj nie ma żadnego takiego rozchodzenia się. Owszem, w zasięgu trochę jest, ale to jest nic w sumie. Broni... Jeśli chodzi o dystans, którą przebija tylko sztylet. To się wygląda właśnie bliskości ciosu. Tak poniekąd, ale dobra, mniejsza. Wolałbym się nie zbliżać, jako że nie chce się zbliżać. No to wyciągamy kwiatka. Żeby spróbować się tym zająć. I tak, grube pociski zdecydowanie mają namierzenie na mnie. Nawet jeśli delikatne, co... Czym potwierdziła się jedna teoria moja. I tak, szkielet, który krwawi, oczywiście. Chociaż to krwawienie powiem szczerze, takie słabe. Okej, pokonani. Fala numer kolejny. Nadal kosą dla różnorodności. Oj, proszę, patrzeć, czy nie był przypadek, czy tamten jeden miał wrogi, a ten inny nie. Może to są bardzo podobni wrogowie, ale jednak inni. Okej. Ten strzela promieniami. Nagle milion innych pocisków, okej. Dobra. Łykniemy na wszelki wielki, żeby potem nie płakać, że jesteśmy bliscy śmierci. Dobra, umieszczenie numer kolejne, tak, tak, tak. Z kosałką będzie łatwo, moim zdaniem. Ma jakiś tam wielu wrogów, którzy robią bullet hella, no to kosałka wydaje się być najsensowniejszą. Ciekawe, nawet przez leczenie dwóch lekarzy jest w stanie się przebić. Bez większych problemów, więc tak, to świadczy o tym, że tak ma spore obrażenia. Mimo wszystko. Znowu łyknę, bo jestem bliski śmierci przez swoje ramienie. Co to w ogóle? Przyklęta maska. Obrona minus 4, moc plus 20. Dobra, ciekawe, że tak padłynęła mi nie taka maska kolejna. Dobra, potwierdzę to jedną moją teorię, że w sumie wrogowie mają jakieś takie pewnie rzeczy, które z nich mogą wypadnie bezpośrednio. Jeszcze bardziej, czy po prostu... Tarcie nawet nie jest tyle, co specyficzne biomy mają jakieś swoje rzeczy, które mogą wypaść, są właśnie specyficzni wrogowie. No to dobra, kostur tamtego krokodylomanty, czy jak mu tam też powinno to potwierdzić. Archeologa, który... Nie wiem czy w sumie...
geologowie nie będą na jakiegoś geologa czy... Może też biomy mają jakieś takie specyficzne dla siebie rzeczy, a nie właśnie dla wrogów. Kapelka archeologa, druga kartka archeologa. Rzeczy sprawnie wykorzystasz. Tak, miło mieć do kolekcji. Pozwala wrócić tam. Okej. Okay. Rama, która wymaga nie wiem czego. Poniekąd można to nazwać chyba wątkiem głównym. Jakieś wredne muchy, które zostały przywołane, dobra. Strasznie się plączy. To jest najciekawsze, nie w ogóle nie zwracam uwagi na to, ile mam na liczniku czasu. Powiem wam szczerze, powinienem to kończyć, ale co mi tam szkodzi, niech będzie ten dłuższy ten odcinek. I tak... jak mi się przyjemnie gra i tak po prostu nawet nie zwracam na to uwagi, to czemu mam się tak limitować mocno. Dokończmy po prostu tego locha. I tyle. Porażka totalna. I padłem. No jasne. 710 utracono. Nie dostaliśmy dużo mniej. Na szczęście nie było to tak daleko. Dosłownie prawie. No dobra, zgubiłem wątek, nie będę ukrywał i nie będę was kłamał. Po prostu skupmy się na tym, żeby jak najszybciej tego locha ukończyć, bo chciałbym się go ukończyć w dzisiejszym epizodzie, żeby móc komplet. Jeśli się nie uda, bo mówię, 30 parę minut jeszcze trwa, jeśli dobrze widzę na moim liczniku, to trudno dokończyć mnie gdzie indziej, ale preferowałbym po prostu dla spójności dokończyć ten biom całkowicie już dzisiaj. Dobra, mówię o spójności, a z drugiej strony mamy rozpoczęte 4 czy 5 biomów, a nie myślę o tym, żeby je kończyć teraz. Dobra, takie po kolei dokończanie wszystkiego w końcu doprowadzi do tego, że właśnie będziemy nawet te wszystkie dolegle zaczęte rzeczy mogli mieć ukończone. Kolejny kapelusz archeologa, który nie różni się niczym. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Nie chcę was tu. Idę. Stąd lekarzu. Dobra, no to spokojnie, dam radę. Okej, tak się bawimy, dobra. To po prostu mapie mojej pocisków nabierzając. Łykamy miksturkę jedną, dwie w sumie nawet mogę. Będzie dobrze. I lecimy dalej, a tutaj mamy... oraz za jeden klucz... Tutaj mogę wziąć... Chyba ulepszenie obrażeń. Błogosławieństwo mocy. Swoja moc tylko wzrosła 1, czyli 5%. Dobra. Warto było poświęcić się tego klucza. 5% więcej obrażeń ze wszystkiego, no bardzo przyjemne. Płytkę i pan tutaj wlezie. Tam mogę pójść. Idziemy od drugiej strony, zwiedzając wszystko powoli. Okej, to było wredne. Nawet jak dla mnie. Okej, czyli tutaj musiałem szybko. Tutaj mogę tak. A, dobra, że to tam była ściana, a nie jakieś miejsce. Ja jestem lama totalna, która nawet nie ogarnia, co tu się dzieje. Ani też, gdyby mi te moje odskoki działały. Ale nie, oczywiście, że nie będą działać tak, jak powinny, bo ja jestem lamą. Ja nie ogarniam w życie. No i teraz w ogóle mnie skoczył. Ja to tak na zakończenie idealnie będziecie mogli się pobawić w oglądanie, jak ja lamię. Zaczynamy od... Nie podoba mi się co? Okej.
okej, już rozumiem. Ciężko będzie mi tutaj tak z precyzją, jak mówię. Ja i precyzja, co? My, nasza dwójka się po prostu nie lubi. Mogę spróbować, przynajmniej. I teraz tak. No dobra, nie da się uszukać systemu. Wiesz, gdyby udało mnie się go oszukać, to jest tak. No, bez przesady. Jak otrzymam wrażenie, to automatycznie mi już rzuca, co ciekawe. Nawet zanim to się stanie. Okej, dobra. Gdzieś to jest. Rynku dla mnie. O, okej, dobra, już ogarniam. Ciężki będzie. Ale damy radę, musimy. Nie wiem, co ja tam zrobiłem, ale lepiej wyknę miksturę. Tak, totalnie nie mój świat, powiem wam szczerze, takie wyzwania, no ale trzeba to trzeba. Na szczęście mam już wygodniej przebindowane rzeczy. Tak, to jest totalnie na zręczność, na szybkość. Nie dla mnie. Ale niestety, gra musi ode mnie tego wymagać. To... Albo to zrobię, albo nigdy nie ukończymy gry. Okej, zrobiłem. Najbardziej kompromitujące poniekąd jest to w sumie, że no... Mówiąc prawdę i szczerze, trudne nie jest, tylko mój brak jakichkolwiek umiejętności manualnych się tutaj pokazuje. Okej. Skąd będzie jeszcze jedno wyjście, więc... Okej, tu mi potwierdza, że muszę dwa razy zdaszować, żeby tam się dostać. Teraz tutaj odpocząć. Dasz. Jest ten razem tam, to teraz tutaj. Dwa klucze, tylko tyle. Dobra, były chyba tyle przejść, więc tak. W głowie oczywiście, bo musiałem tam zresetować, jeszcze zginąć po drodze, więc nie ma co dziwić. Będą tutaj znowu wrogowie, tak. A nie, jeszcze to fale wrogów. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, których najbardziej nie lubię. Fale wrogów. W sensie, nie są aż takie złe, ale... Bo... W niektórych grach i powiedzmy po niektórych zastosowaniach takich mechanik falowych, to ja nie szczególnie je lubię. Tutaj nie są aż takie strasznie złe, tylko no... Tylko sobie po prostu narzekam, bo narzekam. Tak, poniekąd. Ale tak, no wracając do tematu, to po prostu... Preferuję, kiedy wrogowie się pojawiam raz... Po prostu naraz, chociaż dobra, z drugiej strony wolę falę, niż gdyby miało mi tu zasypać milionem rzeczy bardzo trudnych. Pierścień przesytu. Mi zupuszczam więcej złota, szybkość tak o 6%. To będzie fajne, będę mógł farmić jeszcze lepiej. Jak tu przy okazji jesteśmy, to wsadzę tego pierścionka i zobaczymy, co my tu mamy. Okej, wyzwanie po śliwkę po prostu takim. Super. Kolejna śliwka. Gdybym tylko pamiętał o tym, żeby ulepszyć sobie mikstury, zanim tutaj przybyłem, to byłoby super. Ale oczywiście nie, ja i pamiętać, skądże znowu. Oj, teraz w ogóle ciekawa sprawa. Albo mnie się wydawało, albo przez chwilę. Była taka sytuacja, że w sumie to nie byłem w stanie... czym w sumie nie tylko nie byłem w stanie, co byłem źle wychwytywany przez OBS-a. Teraz szczęście zaczyna mi się tak wydawać, że po prostu dziwnie cicho mnie wychwytuje momentami. Albo co gorsza, nawet w ogóle nie chcę wychwytywać. Niestety z tym zrobić nie mogę. Ale tak, coraz częściej zaczyna mi się wydawać, że tak się dzieje się. Nie wiem teraz, czy to jest po stronie mojego mikrofonu jakiś problem, czy po stronie OBS-a samego w sobie. Wiecie, OBS ma swoje dziwactwa czasami, chociaż raczej powinienem powiedzieć, miał, bo ostatnio jest z nim tak źle. Więc no. Ale no, ogólnie mówiąc szczerze, to zdarzają się właśnie takie dziwne sytuacje. Chyba nawet na czym to było? Nagrałem jeden taki odcinek szczególny i pamiętam, że tam jak sprawdzałem wszystko, to tak bardzo mocno dało się odczuć momentami to właśnie takie dziwne jakby wyciszanie moich, no mojej gadki, mojej mowy. Chyba jestem strasznie blisko śmierci, a nie chcę tutaj zginąć w taki sposób, więc muszę być naprawdę ostrożny. Na szczęście, że nie biłem za dużo. Dobra, zaliczymy to. Cokolwiek jeszcze klucz gdzieś był potrzebny? O. Co ciekawe, nie widzę. Albo to będzie dalej, albo już było gdzieś, nawet nie pamiętam gdzie.
kostium to wymagało klucza. A może od jednej. Nie, powiem szczerze, że czuję się sam zagubiony tak mocno, że nie ogarniam o co chodzi. A dobra, nie wiem, co tam wracać. Preferuję iść. Jednak. Tak. Tak, wiem, że też jest challenge tutaj daszowania. Ale tak. Nadal jest to spokojniejsze trochę. To bardzo szybko klikać przycisk daszu. Jest małe okienko. Przerwy? Nie, dobra. Jesteśmy... A nie widzę na mapie dosłownie żadnych mrocznych przejść teraz, to... Idziemy jedną trasą, która wydaje się sensowna na obecny moment i... Dobra, jednak to... Może jeszcze gdzieś być miejscem tego klucza, bo widać, że to nie jest koniec. Tak myślę, żeby może nie otrzymywać obrażeń w głupie sposoby. No i w tym momencie na przykład preferuję właśnie spokojnie sobie wziąć takie coś, gdzie tylko generycznie w kierunek muszę wskazać, żeby namierzać dobrze. Zdecydowanie, coraz bardziej to... wydaje mi się, że ta kraina jest po prostu wzorowana na jakiś egipski taki element. I pomijając to, że to było dosłownie oczywiste, prawie że od początku, po prostu wlaziliśmy w te takie sekwencje już nie stricte pustynne, ale no, po prostu coraz mocniej czuć na Egipt. Okej, wybaczcie to chwilowe cięcie, ale jak zwykle... A, domownicy. I tak, tutaj ze skrzynki chyba wypadł nam miedziany skarb, czy coś tego typu. Ale nie jestem pewien, bo jak mówię, domownicy byłem trochę rozpoczęty wszystkim. Taki i... No nie widzę nigdzie naprawdę tego, gdzie mogłem to wsadzić, a teraz nagle taka sala. Że wydaje się, jakby to już nie było okazji. Hehehe. Ty głupcze. Nie pozwolę, aby uzurpator powrócił. W sumie nie wiem, co chodzi, ale okej. Okay. Jest jakieś i... padły fara? Nie ogarniam, co chodzi. Myślę, że mam jakiegoś... bossa, który... Nie wiem, czy nie ma muzyki żadnej. W sumie może zamiast się skupiać. Wręcz powinniśmy tutaj właśnie... mieć jakieś takie dystansówki i... spokojniej do niego podejść. Tak, bo to jest istny bullet hell, więc zdecydowanie kwiatem łatwiej będzie niż to miało miejsce, powiedzmy, tą kosą. Ja nie wiem, o co chodzi z tym upadłym faraonem i czemu takim uzurpatorze on mówi, ale... Ale dobra, wygraliśmy bez problemu. Po prostu świeci się i bum, nagle i nie ma. Był i nie ma. Dostajemy tutaj kolejną miksturę i... Bo on wyrzuca. Dobra. Więc dobrze, mamy pół serduszka więcej. No. Mnóstwo kasy, którą mam nadzieję będziemy mogli spokojnie wydać, jak już opuścimy to miejsce. I znowu ten ktoś? Tak, to jest znowu ten, którego spotkaliśmy tam po raz pierwszy, w tym pierwszym lochu, czyli to prawda. Rzeczywiście potrafisz zabijać nieumarłych. Imponujące. Stary król posiadał moc, która wykraczała daleko za to, co moglibyśmy sobie wyobrażać. Zabijał zdecydowaną większość tych, którzy zagrażali jego panowaniu. Niektórych jednak przygotował karę znacznie gorszą niż śmierć. Na tych, którymi gardził najbardziej, rzucał klątwę nieumarłych. Nieumarli nie podlegają ograniczeniom śmiertelności. Byli prześladowani przez niewyobrażalne, potworne halucynacje, przez co szybko tracili resztki świadomości. Ich żywot miał ograniczać się do wiecznej tłaczki w podziemnych komnatach króla. Po wygnaniu króla nieumarli rozpoczęli ochronę fragmentów portalu na mój rozkaz. Była to linia obrony, którą postrzegałem jako nieprzekraczalną. Trzy kropek. Czym ty jesteś? Nie rozumiem do końca, ale tak. Zdobyliśmy to coś po raz kolejny, czyli znowu ten kamyk. Jej, super. W ogóle. Druga część tego jakby... I tej takiej jakby ikonki, wiecie. Ikonki gry samej w sobie.
Pytanie coś jeszcze, to naprawdę muszę tutaj szukać, pozwiedzać. Wydaje aż dziwne, że po prostu nigdy nie ma miejsca na tego klucza. Mam jeszcze. Czy gdzieś coś być, co przeoczyłem, wiecie? A ja nie lubię przeoczyć, więc... Chociaż w sumie zakończyłem to wszystko. Nie wydaje mi się, żeby to musiało być aż takie, powiedzmy. Gdy wam pokazywał wszystko od początku, więc powiem wam tyle może. Dziękuję bardzo za uwagę. To było na tyle i cóż. Ja poszukam sobie tylko czegoś samemu. A to w tym odcinku zobaczymy, co dalej. No poza tym, że na pewno będzie trzeba znaleźć śliwki w końcu. To może zrobić jakieś większe sobie. A jedne co, to na pewno te pieniądze w bezpieczne miejsce odłożę, żeby ich nie stracić. No i cóż, dziękuję bardzo za uwagę i właśnie widziałem znowu, że mnie dzisiaj było słychać niż to powinno być. Więc no będę musiał też nad tym popracować i to tyle, więc trzymajcie się i hej hej.